Hej, witajcie z tej strony, Bobro, na waszych ekranach Danganronpa V3. Jesteśmy teraz w szóstym rozdziale i dzieje się. Musimy teraz dostać się do szkoły i wejść na tyle wysoko, żeby, że tak powiem, dojść do pracowni Rantaro. No i zobaczyć, kim on właściwie był, jaką rolę w tym wszystkim odegrał. Tam Kibo się bije dalej. No zobaczymy jak to będzie. Jak tutaj wejść? Tutaj też salę łaziły, pamiętacie? Przepraszam, że przeszkadzam, ale jest informacja, którą musisz znać. Przytrzymaj lewy przycisk, kiedy jesteś blisko jak sala, żeby poprosić Kibo o pomoc. To tyle. Nie ma żadnej sztuczki, albo czegoś. Gdzie on wyskoczył niby? What the fuck? Tej dwójki teraz to nie możemy przejść? Ale wszystko jest zburzone, wow, tu czwórki. Tu jedynki, to będziemy mogli rozwalić. Tutaj to łapką miałem się bawić co jakiś czas, ale ostatecznie to olałem całkowicie. Oho, tutaj w ogóle nie można przejść, tu w ogóle jest... wow. No tak, ale wtedy jak się otworzyła na dole pracownia kurczyciele, to mieliśmy to... Coś to powiem pokazane, patrzcie, skrzynia jest zniszczona. Pracownia gąty. Śledzcie, czy komentarz będzie? Powinienem zacząć od pracowni Rantaro. Muszę ją zbadać. Okej. Pracownia Ryomy. Idziemy jeszcze wyżej. Tędy. Dalej możemy przejść. Jezu, tu już jest kompletna ruina. Pracownia Maki oczywiście. Dobra, mam teraz te creepy piętro przed nami. To komputer jest... O kurde. Leave it to me, everyone. Okej. To jeszcze wyżej, prawda? I to jest to ostatnie piętro, dobrze pamiętam? Tak. O, jest ukryty Monokuma. No, jak już to widzimy, to głupio by było nie podejść, prawda? Ej, w ogóle oba posągi zostały zburzone. Wow. Ale grubo. Okej, możemy tutaj przejść. Dobra, czytam tutaj na Kibo. Pracownia Rantaro, jeżeli Kibo zniszczy te drzwi... Dziękuję, że poczekałeś. To było niezłe wejście. Zniszczę te drzwi za jednym zamachem. Proszę, odsuń się, Shuichi. O, okej. Cóż, resztę pozostałem tobie. Jeżeli będzie... jeżeli będzie jeszcze coś, do czego będziesz chciał dostać się, a nie już mógł, to zawołaj mnie. Otworzę ci wejście, tak jak zrobiłem teraz. Gdy tylko to powiedział, Kibo wyszedł. Gdziekolwiek będę chciał się dostać. Jeżeli będę mógł dojść gdziekolwiek z pomocą Kibo, czy to znaczy, że będę mógł też wejść tam? Chodzi o drzwi w bibliotece. Nie, najpierw sprawdzę Rantaro, muszę zbadać jego pracownię. Oj, wszyscy jesteśmy tam bardzo ciekawi. Moje typy znacie. Łowca, uciekinier albo ocalały. W końcu tu jestem, więc to jest pracownia Rantaro. No, wiesz co? Szczerze to nie wiem, co to może oznaczać. A co to jest za pokój? Jest trochę przerażający. Jaki był jego talent? Musiałem, że zrozumieć, kiedy wejdę. Kimiko. Nie łapię tego. Kimiko? Czytając plan, którą słyszeliśmy, to było rozwalanie drzwi pracowni? To dosyć drastyczne.
A, to nie byłem ja, to było Ukibo. Ale... co to w ogóle za miejsce? Ma straszną atmosferę. Wygląda jak jakiś pokój z zagadek. O kurde. Więc może on był Ultimate królem quizów. I dostał ten tytuł, wygrywając takie programy. Nie jestem pewien, powinniśmy najpierw to zbadać. Więc pomogę ci. Bądź szczęśliwy, legendarny Mac jest twoim pomocnikiem. A, tak, dzięki temu czuję się znacznie lepiej. Okej, okay. Zobaczmy, co my mamy tutaj. Monitor nas naprawdę interesuje, laptop jest i ogromny skarbiec. To dwie jedyne rzeczy, które możemy przeszukać w tym przypasnym pokoju. Zacznijmy od laptopa. Laptop? O, to wygląda obiecująco. Moja magia mówi mi, że to jest coś ważnego. Może tu jakaś wskazówka? Powinien to sprawdzić. Wygląda to, że wciąż pracuje. Powinien zobaczyć, co to jest. Ha? Co się stało? Jest pusty. Pusty? Co to oznacza? Nie ma tutaj żadnych plików. Co? Dlaczego ktoś tutaj postawił laptopa, jeżeli tam nie ma nic ważnego? Chyba o to chodzi. Ale moja magia zareagowała na coś. Coś to musi być. Sprawdź lepiej. Sprawdź lepiej? Znaczy się, o co chodzi z tą magią? No, być może to jest jakieś zakodowane, albo jest druga opcja, że nie zdąży z nią skorzystać. Co to jest? Pies, kogut, świnia, szczur i to w ogóle dostosowane monokum. Wół, tygrys, i tak dalej. Zwierzęta po lewej są znaki zodiaku. Bliźnięta B! Na B będą bliźnięta. To wskazówka, którą dał Kukichi. Bliźniaki B. Widzicie, jest wskaźnik B po lewej i są bliźnięta. Widzicie to. Mogę wam to pokazać. Widzicie? O tu. O tu, tu są bliźnięta. Tutaj mamy chyba. O Jezu, nie wiem, co to jest. Jaki to jest znak zodiaku? Zresztą się nie znam na znaku zodiaku. Już sobie słabo widzę, to są ryby, to jest... Boże, nie znam się na znaku zodiaku. A co, pewnie są znaki zodiaku? Oczywiście one kojarzą najbardziej z symbolami zodiaka, nie? Mniejsza to. Nie będę tutaj to rozmijał. Ale to jest jeszcze coś takiego, że... There is clue somewhere in the academy. Gdzieś w tym jest wskazówka. To jest skarbiec? Ale nie wygląda normalny skarbiec. Te drzwi są jak puzzle. Spójrz na te dwa wskaźniki. Aha, to poprawię, to też jest zodiak tylko chiński. Wow, nie wiedziałem, myślałem, że trochę inaczej działa. Okej. Prawa tarcza ma literkę A i jest tam mnóstwo... jest tam chiński zodiak, zwierzęta z nim związane. A ta lewej ma znaczek B i ma różne astrologiczne znaki. Więc jeżeli dobrze nakierujemy oba, to skarbiec się otworzy. To jest napisane, że wskazówka jest gdzieś w akademii. Nie? Czy to na pewno była wskazówka? To już nie musimy myśleć aż tak ciężko. Musimy po prostu spróbować każdą kombinację. Więc jeżeli jest 12 chińskich zodiaków zwierząt i 12 astrologicznych znaków, to powinno być działanie to 12 razy 12. To 144. Zbyt dużo, żeby sprawdzić wszystkich kombinacji losowo. Więc znasz odpowiedź? Ponieważ ja jej nie znam. Poczekaj chwilę, pozwól mi pomyśleć. Na tarczach jest literka A oraz B. Jedna z chińskimi znaczkami zodiaku, a inna z astrologicznymi symbolami. Wskazówka jest gdzieś w akademii. Na pewno damy radę ją rozwiązać. Luigi, wiem, że na ciebie nakrzyczałam, ale mów, kiedyś utknąłeś. Eee.
To powinno pomóc ci doznać olśnienia. Jestem w końcu legendarnym Mariem. Okay. Tak, dziękuję. Nie ma teraz czasu. Muszę to spróbować. Powinienem zbadać te tarcze. Jeżeli tego nie odkryję, może zapytać chemiko. Aha, a to co, mam wyjść stąd? Czy mam jeszcze... Aha. Okej, okay, popytałem jeszcze chemiczo, ale wiesz co, no tutaj na pewno będą bliźnięta. Chyba, że... No nie, no tak będzie. Wskazówka gdzieś w akademii. Ten świat jest mój, Kokichi Oma. O mój Boże, chwila. Zastanawiam się czytać diagram, albo jakieś litery. To może być problem, że to jest jakiś duży obiekt. Prawie już to zapałam. Czy ja nie miałem wystarczającej ilości many? Myślę, że jestem blisko odkrycia czegoś. Prawdopodobnie, jeżeli wciąż będę pytał chemiczo, czegoś się dowiem. Ale nie chcę ciągle pytać, chcę odkryć to sam. Ten świat jest mój, Kokichi Oma. Musimy sprawdzić Kokichiego kartę i może tam znajdziemy jakąś wskazówkę. Pitfit. On nie lubił świńskich, nie wiem, stóp. Adekowo urodził się 21 czerwca. Jun to jest czerwiec. Chyba tak. Spróbujmy... Oj, nie. Jest to świnia? Uwaga. Kurde, myślałem. Ten świat jest mój. Czy jest jakieś zwierzę, które mi się tylko kojarzy z tym? Jeszcze spróbujmy raz, powiedzmy. Myślałem, że dobrze kombinuję, ale taka nie jest to. Bliźniaki B? No, myślałem, że to będzie jego druga wiadomość, będzie tym. Ten świat jest mój. Chwila. Możemy to... Zaraz będziemy chyba musieli powiedzieć jeszcze chemiczo, ale może sami to rozkminimy. Na początku wiadomość mówiła Horse A. Kurwa. Dobra. A skąd Kukic to wiedział? Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, otworzyło się. Nie wiem jak, ale to jest otwarte. Ale co to oznacza? Wskazówka w akademii to były wiadomości, które napisał Kukichi. To były... to była wskazówka do tych tarcz. Oryginalna wiadomość, która była napisana... Kiedy Gonta po raz pierwszy zobaczył, tam było po prostu napisane Horse A, czyli koń A. Kukichi dodał do tego więcej. Ale to było tylko... to była tylko dywersja. Koń A był właściwą, kompletną wskazówką. O, rozumiem. Więc A na tarczy powinno być... Więc ta tarcza powinna być koń. Z chińskim zodiakiem na tarczy A był koń. Druga wskazówka była ukryta w... A, to nie był... Rear, co znaczy Rear? No, w tym ogrodzie. Tam było napisane Twins B. O! Więc na tarczy B powinien być symbol bliźniąt. Tak, astrologiczny zodiak. Na tarczy B to były bliźnięta. Więc o to chodziło. Dzięki twojej dedukcji wszystko się wyjaśniło. Ale... dlaczego Kukichi dodał do tego... no coś tam do tego pododawał. On próbował sprawić, żeśmy pomyśleli, że jest geniuszem.
Potrzeba nas, żeśmy w to wierzyli. On próbował być geniuszem. Sprawiałem kłopoty po śmierci. On jest taki męczący. Sprawdźmy, co jest w sejfie. Ciężko było się tutaj dostać, musi to być coś ważnego. Zacząłem się denerwować. Czy można najpierw się zwymiotować? Czy ty masz mdłości i się denerwujesz? To jest jakiś klucz chyba, co nie? O, może... Zajrzałem do środka otwartego skarbca i znalazłem... pendrive! Ale Jezu, jaki piękny, zajebisty pendrive, jakbym chciał mieć taki pendrive. Mój Boże, nie wiem, trzymałbym tam swoje największe skarby. Ten wzorek z Mokuma musi coś oznaczać. Ale jak to sprawdzimy? Mogę użyć tego w tej pracowni. No ciekawe czego. Wygląda to, że wciąż działa. Jeżeli włożę tutaj pendrive'a, mogę zobaczyć, co na nim jest. Wyciągnąłem pendrive'a z zabezpieczenia i włożyłem go do laptopa, podłączyłem. Znalazłem jeden plik. Filmik? Otworzyłem filmik i... Hej! Ja nie muszę się przedstawiać, ha? O, to jest ten filmik, który widzieliśmy po którymś rozdziale chyba. A? Zaskoczony, wydam się dźwięk i zatrzymam film bez myślenia. Co jest? To był Rantaro, prawda? On nagrał to zanim zginął. Nie, na pewno nie. Ten filmik został nagrany w pracowni Rantaro. Ale mogliśmy wejść do tego pomieszczenia dopiero teraz. Miało się stworzyć po sprawie Jonty, a przez to, że Rantaro już nie żył. Ooo, może oni są w tej akademii trochę dłużej. Został zamknięty na zawsze. A dzięki Kibo mogliśmy tutaj wejść. Wiedząc co? Jak Rantaro mógł nagrać film w tym pokoju? To może być prawda, ale nie powinniśmy najpierw obejrzeć filmiku? Wow, to naprawdę może to. O tak, racja. Przykręciłem laptopa raz jeszcze i drżącą ręką odpaliłem filmik. Wiem, że to pewnie dosyć zagmatwane, widząc siebie w ten sposób. Ale chyba powinien zacząć od początku. Po pierwsze, jestem tobą. Żadnych sztuczek, żadnych aktorów. To ty. Powód, na który nie pamiętasz, gdy to było nagrywane, jest to, że straciłeś pamięć. Pomyśl o tym filmiku jako o wiadomości od Rantaro, zanim straciłeś pamięć. Do Rantaro po tym, jak straciłeś pamięć. Więc zacznijmy. Powód, dla którego nagrałem to nagranie. Wygrałem specjalne prawo do wzięcia udziału w zabójczej grze. Częścią tego prawa była ta wiadomość. Mokura powiedział, że wymyślę ciebie jakąś zagadkę. Ale fakt, że to oglądasz, oznacza, że ją już rozwiązałeś. Dlaczego? Nie możesz się podzielić nią z nikim. Jeżeli złapiesz Mokumę odpychającego kogokolwiek od ciebie, to dlatego. Jest jeszcze jedna część tego prawa. Coś, co dostaniesz na początek gry. Chyba wiesz, o czym mówię. Coś, co miałeś z początku, tak? Teraz pomyślałem, że jeżeli jesteś sprytny, użyjesz tego, żeby zacząć zabójczą grę. A jeżeli to oglądasz, to zdecydowanie nie zadziałało. Życie nie jest proste, co? Cóż, tak czy siak. To jest prawo. Poza tym, jesteś jak inni. Wchodzisz, wyczyszczają ci pamięć i zaczynasz zabijanie. Tak już to działa. Teraz Mokuma prawdopodobnie już ci to powiedział, ale na wszelki wypadek zabójcza gra będzie trwała, aż zostaje dwóch żyjących ludzi. Ważną częścią tej zasady jest... A. Chyba nie chcę, żebym to powiedział, co? Chyba musisz odkryć tą zagadkę. Ale, jesteś bystry. Na pewno dasz sobie radę. O, jest jeszcze jedno.
Cóż, prawda jest taka, że to nie jest twoja pierwsza zabójcza gra. Jesteś ultimate ocalałem. Kurna. Przetrwałeś ostatnią zabójczą grę. Jeden z moich typów. Dziękuję, do widzenia. Chyba, że to nie jest retalent, ale to musi być retalent. Ale przetrwał ostatnią zabójczą grę. Co to oznacza? Dlatego dostałeś to prawo. Prawo ocalałego. Ale to nie jest takie super zabawne. Każdy, kto się dowie, kim jesteś, przyjdzie po ciebie. Więc uważaj. Nie ufaj nikomu. Nigdy nie zapominaj. Chciałeś tej zabójczej gry. Więc musisz wygrać, nieważne co. Nieważne co. Wow. Wow. Ciekawe. Co to było? To jest bardzo dobre pytanie, ale ja muszę zrobić teraz króciutkie cięcie i za chwilkę do was wracam. Okej, wracamy. Co to jest? To nie jest pierwsza zabójcza gra? Zabójcza gra, której on chciał? Shuichi, co to wszystko oznacza? Kim był Rantaro Amami? On powiedział, że przetrwał ostatnią zabójczą grę. I to wideo było częścią jego prawa ocalałego. On był ultimate ocalałem, ekspertem z gier śmierci. Więc dlaczego on zginął tak szybko? No właśnie. Pamiętasz, co on powiedział? Każdy, kto dowie się, kim jesteś, przyjdzie po ciebie. Ktoś z tobą nie poszedł? Czy on mówił o Kaede? Nie. Ona nie wiedziała, jaka jest tożsamość Rantaro. Ona myślała, że on był geniuszem. Więc kto był tym, który znał tożsamość Rantaro? Prawdziwy geniusz by ją znał. O mój Boże. Ale... Co znaczy? O mój Boże. Innymi słowy, geniusz ukryty w tej akademii... przygotował Rantaro do jego śmierci? Tak mi się wydaje. Póki co? Ale Kaede nie była geniuszem. A to ona go niby zabiła. Ona została za to ukarana. I on powiedział, że on chce tej zabójczej gry. Dlaczego by to chciał? Jeżeli nie zrobiłby takiej głupiej rzeczy, on prawdopodobnie nie zostałby zabity. Kolejna zabójcza gra. Dlaczego on w ogóle brał w niej udział? Jaka była inna zabójcza gra? Wiesz, zabójcza gra jest... Jest jeszcze coś. Rantaro powiedział, że... prawo ocalałego miało jeszcze inną część, prawda? Jaka była ta inna część? On powiedział... że miał ją od początku. Ale kiedy znaliśmy jego ciało... Jedyne co przy sobie miał to klucz do pokoju i monopad. A monopad był taki sam jak... jak dzienniki uczniów, które mieliśmy. Wiesz co? Ja bym powiedział, że ten pierwszy proces, pierwsze zabójstwo było tak mega klimatyczne, to później już ten klimat już tak prysł. Ale to pierwsze jakoś było strasznie klimatyczne. Nie wiem, czy to kwestia tego, że to było w bibliotece i to klimat takich książek i tego wszystkiego, ale było super. Ale... Mi się wydaje, że tym czymś, co on miał od początku, to jest wiedza o Ultimate Huncie. No nie wiem. Więc to wciąż może być w jego pokoju. Tak, może być. Nigdy nie dam sobie sprawę. Sprawy, że Rantaro, pierwsza ofiara, okaże się być kimś takim. Oho, kolejne wspomnienie. O, znowu! To się dzieje, flashback! Oj. O, Shuichi! Podobno będziesz częścią Gopher Projectu. Tak. Wszystko w porządku? Na pewno się nie przypracowujesz? To ty się przypracowujesz. Powinieneś odpoczywać w domu. Wiecie, że już nie mogę. Nie wiem, jak długo jeszcze będę mógł chodzić do szkoły.
I tak nie polepszy mi się od odpoczynku. Hospital Academy ciężko pracuje nad stworzeniem antywirusa. Nawet jeżeli znajdą lekarstwo, meteoryty, wciąż będą dla nas problemem. Hej, stary, nie będę takiego smutnego. Idziesz na przygodę, wiesz? Teraz ci o tym myślę, że znaleźliście chłopców i dziewczyn idzie na wspólną kosmiczną przygodę. Będziecie to robić? O czym wy gadacie? Brawo, Shuichi. Słyszałem, że są tam jakieś niezłe laski. Mio, Kaede, Sumugi poniekąd? Może? Mówię ci, nie wygląda jak takiego smutasa. Nie wiem, czy dam sobie radę. Zostawić każdego z tyłu? Musisz iść, błagam cię. Ha? Shuichi, jesteś naszą dumą, wiesz to? Tak, musisz to zrobić, dla nas. Zostawiam wszystko tobie. Jeżeli jest zbyt ciężko, to przypomnij sobie te wszystkie miłe chwile, które spędziliśmy razem. Więc nie poddawaj się, jesteś naszą nadzieją. Jestem wszystkich... Jestem waszą... Ha, to wspomnienie. Dlaczego nagle przypomniałem sobie o moich przyjaciołach? To wszystko sprawka Maokumy. On sprawił, żeśmy sobie przypomnieli. Ale dlaczego? Dlaczego mamy sobie przypomnieć takie rzeczy? To wspomnienie nie jest przyczyną rozpaczy. No, poniekąd jest, bo tych przyjaciół teoretycznie wersji Maokumy już nie ma na świecie. Nie żyją, wszyscy umarli. To racja. Nie ma szans, żebym się poddała. Obiecałem, że... Dam się wszystko. Więc ja muszę się teraz poddać. Więc szukamy pozostałej części prawa ocalałego Rantaro, prawda? Zostaw to mi. A, sprawdzę każdy centymetr na pokoju z moją magią oczywiście. Oddychając się jeszcze mikro wybiegła. Co to wszystko oznacza? Co jest kłamstwem, a co jest prawdą? Dobra, zwiększyliśmy siłę, możemy teraz do innych obszarów się dostać, zapewne. Nie będę być była dwójka dokładnie, ale zaraz sobie na pewno znajdziemy jakieś skały do rozwalania. Nie ma czasu, żeby stać i nic nie robić. Mam tylko czas do świtu, żeby badać. Muszę zbadać każdy centymetr. Zdobyć tyle wskazówek, ile się da. Teraz powinien pójść tam. Jeżeli Kibo zniszczy drzwi teraz ostatnim razem, będę mógł tam wejść. O nie. A, Shuichi, w końcu cię znalazłam. Smugi, co się stało? A, sprawdzałem pracownię Kaito. Na piątym piętrze, ale... a tak Kibo zniszczył ścianę szkoły i sprawił, że nowy pokój się pojawił. Nowy pokój? Tak, jest to bardzo dziwny pokój. Teraz się chodź ze mną. Nowy pokój? Smugi powiedziała... prawie automatycznie, po czym pobiegła. Dziwny pokój, nie warto to zignorować. Chyba nie mam wyboru, muszę tam pójść później, a teraz pójdę do pokoju na piątym piętrze. Ale to jest piętro wyżej, jak ja się mam tam dostać? O, tutaj? Nie. Chwila. Nie rozumiem. Czy chodzi o ten pokój, gdzie ten ma pracownię? Kaito, tak? Tam coś się pojawiło? Bo nic innego mi nie przychodzi do głowy, jeżeli ktoś mówi o drugim piętrze, znaczy o szóstym piętrze, czy piątym właściwie. No ale gierka chcę prowadzić, że mogę iść w tą stronę, więc chyba jest spoko. A jak będzie się dało rozwalić gruz przy schodach? Na parterze, to znaczy, że dobrze idę. Po prostu pyk, teraz tędy. Dobra. Te czwóreczki teraz niestety nie. I teraz tutaj w lewo, tak? Tak, dobra.
Lecimy dalej. Tutaj nic. Tak, chodzi o pracownię, tam gdzie tutaj to pracownia była. To jest chyba ten najwyższy punkt szkoły. Jezu! O fuck, ale się zdygałem. Ale się wystraszyłem. Zapomniałem, że tu może iść Cesar w ogóle jakikolwiek. Że to smugi łaziła. Chyba muszę tutaj iść, tak? Nie, wydaje mi się, że jest... To jest to, to jest drugie piętro jakby. Znaczy pierwsze, to jest drugie. Trzecie. Czwarte. I tutaj piąte, tak? Tak. Gdzie ten nowy pokój? Tutaj? O, rzeczywiście. Wow, to wygląda jak jakaś, kurczę... taka... obszar do trzymania ludzi uwięzionych, albo nie wiem, albo jakoś do klonowania ich. Ale zaraz zobaczymy. Nowy pokój, to musi być to. Widzisz? Ten pokój jest naprawdę dziwny. Nie mogę w ogóle go rozpłynąć. Okej, rozejrzę się. Okej, ogromna dziura. Przyszedłem przez ogromną dziurę w ścianie. Przyszedłem do następnego pokoju. Widzicie? Ta daje dużo wskazówek. Chimiko to mała dziura, a Tsumugi, która jest podejrzewana o bycie geniuszem, to duża dziura. Ogromna nawet. Gra jest zbyt oczywista. Koniec. A, mówimy o tej ścianie. Okej. Mój błąd. Wow! Tutaj pewnie mieliśmy przehibernować. Albo coś w tym stylu. O kurwa, to serio może być kwestia tego, że my tu jesteśmy dłużej. Ciekawe. To jest... Widzisz? Ten pokój jest naprawdę dziwny, prawda? Nie mogę go rozkminić. Zastanawiam się, czy to możliwe, że to jest... Aha, kolejny wspólnie. Znowu, co tym razem? Ale dobrze... A, dobra, nieważne. Muszę powiedzieć, że dobrze już nie ma tej animacji, ale jest. No, ale to jest wymagane i to nie jest aż taka długa, więc... Bez marudzenia. Zaczynajmy więc. Poczekaj! O Jezu, czemu oni wszyscy tutaj są? To jest wspólnie smutne. Znaczy, wesoło, ale... Poczekaj, nie jestem na to mentalnie gotowa. O nie, Kukichi żyje! Cóż, roboty prawdopodobnie nie muszą się mentalnie przygotować do tego, co muszą ludzie. Właściwie, czy roboty w ogóle potrzebują być hibernowane? Jest robofobik. Wciąż jestem nastolatkiem, tak jak wy. Czułbym się samotny, jeżeli bym... Tylko ja bym nie spał. A czy to na pewno w porządku? To może być pierwszy raz, kiedy tak mi robią, więc po prostu się denerwuję. To samo tyczy się wszystkich nas. O, mnie. Ale wiecie, to jest marzenie faceta, żeby opuścić ziemię i podróżować przez gwiazdy. Cóż za lekkomyślny typek. Aha, później się w nim zakochasz, ty durna pało. O, mnie miłuch! Bardziej pasuje pieprzony idiota. He? Co nazywasz idiotą? O, mnie czarne. Czemu to robicie, bro? Ej, przestańcie. Musimy być przyjaciółmi. Nie możemy ze sobą walczyć. Aha, przyjaciółmi, powiadasz. U tego, Koreki już zaświeciło. Przyjaciele, siostra szuka przyjaciół, a właściwie przyjaciółek. Ciekawe, nie? Dokładnie, jesteśmy przyjaciółmi. Chociaż nas dopiero poznałaś i nas nie znasz, to tak mówisz? Bo teraz nasza 16 będzie trzymała się razem. To może ciężkie, ale spróbujmy to robić. Spróbujmy krok po kroku się do siebie zbliżać. Na początku możemy ze sobą walczyć, ale nie powinniśmy zapominać o tym, żeby w siebie wierzyć. Przeszliśmy przez tak ciężkie czasy, więc chyba możemy zostać dobrymi przyjaciółmi. Prawda? Co powiecie? Gonta się zgadza! Gonta chce być przyjaciółmi z wszystkimi! Kiedy się obudzimy z hibernacji,
nie będziemy mieli wyboru i będziemy musieli żyć razem. Ile oni byli w hibernacji? Więc lepiej się dogadajmy. Już jesteśmy przyjaciółmi. Nawet Tatua mówi, że jesteśmy przyjaciółmi. Nie, to brzmi jakby to było męczące. Ale okej, tak myślę. Hej, co z tobą? He? Ze mną? O tak, oczywiście. Widzisz? Cieszę się. Nieważne jak dużo raz walczymy, kiedy uśmiech pojawia się na końcu. Na tym była prawdziwa przyjaźń. To byłoby super, gdybyśmy mogli tacy być zawsze. Cała nasza szesnastka. Tak, zgadzam się. Tak długo, zostawimy z tyłu degeneracyjnych mężczyzn. Myślę, że chłopcy też powinni się to zaliczyć. Zróbmy to. Proponuję minie kilka lat, zanim się znowu zobaczymy. Ale pracujmy razem i dajmy się wszystko. Tak, ponieważ jesteśmy ostatnią nadzieją ludzkości. W porządku, więc czas na drzemkę. Do zobaczenia później. Wow, ciekawe. Teraz pamiętam, ten pokój jest... Ten pokój to pokój, w którym byliśmy zahibernowani. Smugi, też to sobie przypomniałaś? To jest ten pokój, gdzie byliśmy zahibernowani przy Gopher projekcie. Tutaj się spotkała po raz pierwszy nasza szesnastka. Ale wtedy mieliśmy współpracować razem. Obiecaliśmy sobie, że zostaniemy przyjaciółmi. A teraz się zabijamy? Dlaczego to musiało się teraz skończyć? To wina Mokumy. Mokuma i prawdziwy geniusz, trujący go. Prawdziwy geniusz ukrywa się w akademii i każe nam to wszystko robić, tak? Hej, Shuichi! Znajdźmy go, nieważne co, i zacznijmy zawołać grę na dobre. I wtedy w końcu będziemy mogli spełnić obietnicę, którą złożyliśmy. Teraz brakuje tak wielu z nas, ale nie jest zbyt późno. Tak, masz rację. Zakłamana Pippo. Co to są za dokumenty? Co to jakieś dokumenty na stole? Lista uczestników Gopher Projectu? O tak! Chciałam, żebyś na to spojrzał. Znalazłem, kiedy tu byłam wcześniej. Czyli już jest spreparowana, jeżeli coś było na nią. Coś szczególnego? Nasze profile tutaj są. Większość to rzeczy, które już znamy, ale... Ale to nie jest ważna część. Chodzi o Kaede. Co? Co z Kaede? Ona ma bliźniaczkę. Co? Bliźniaczka albo bliźniak... Co to znaczy? Bliźniaka? Bliźniak... Tak, wygląda to, że ona ma młodszą siostrę bliźniaczkę. Zapisałem, że jej siostra była adoptowana przez krewnych. Mieli średni kontakt, ale... Wciąż się trochę martwię. Ponieważ Junko jednocześnie ma też miała bliźniaczkę. Ach, to prawda, ale... Poza tym Junko używała swojej bliźniaczej siostry, żeby prowadzić zawódczą grę od środka. Mam na myśli... To tylko zbieg okoliczności, ale myślałem, żeby ci o tym wspomnieć, Shuichi. Tak, dziękuję. What? To jest pierwszy raz, kiedy słyszę o bliźniaczce Kaede. A czy to jest ważne? Chyba nie, prawda? Pocisk prawdy. Wiedziałem. Wow. Wygląda na to, że ich walka staje się coraz bardziej intensywna. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Wygląda na to, że ten budynek się nie tylko zniszczy. Kiwo powiedział, że da nam czas do świtu, ale... Ale jest szansa, że mogła pokonać Kiwo, prawda? Znaczy siak, powinniśmy się pośpieszyć. Co powinniśmy zrobić? Jest miejsce, które chcę zbadać. Znalazłem je tuż po tym, jak zabójcza się zaczęła. Ale było zamknięte wtedy. Masz na myśli... Tak, ukryty pokój z tyłu biblioteki. W sposób Kiwo, jestem pewien, że będę mógł tam wejść. Och, racja, pójdę z tobą. Okej. Zaciśnęliśmy więź. Możemy stąd wyjść i zobaczmy, co to za pomieszczenie. Jestem tak ciekaw.
O, oh, fuck. Prawdziwa masakra, powiem wam. Siostra Kaede. Jestem tak ciekaw, co to oznacza. Oj. To duży obrót. Co to może oznaczać, że ona ma siostrę? Nie mam pojęcia, jak to powiązać jakoś z tym wszystkim. Myślałem, że... O, fuck. Myślałem, że daje coś w stylu, że wiecie, że ma brata i tym bratem okaże się przed Amami, ale... Ale to nie to. Okej, idziemy dalej. Możemy teraz ten przejść. Ale będzie coś jeszcze na piętrze, co nas interesuje. Bo patrzcie, że tam jeszcze było wejście na pierwszym piętrze. To chwila. A nie, nie możemy zatrzymać. Co jeszcze na pierwszym piętrze było? Takiego niezwykłego. Nie pamiętam. Słuchajcie. Tutaj możemy iść do biblioteki, zaraz pójdziemy. A tutaj możemy wejść do pokoju gier, po cokolwiek. Powinien pójść do biblioteki. Sposób, bo na pewno będę mógł wejść do środka. Okej. Okay. O Jezu, powrót do biblioteki po takim czasie. Wszystko się stało. O, jest Maki. Maki! Wiedziałem, że tutaj przyjdziesz. Jeżeli badasz jeszcze raz stare obszary, musiałeś tutaj w końcu przyjść. Ale zanim to zrobisz, posłuchaj teraz, co mam ci się powiedzenia. Chodzi o schematy? Przyjrzała się? Tak, przyjrzałem, ale coś przyszło moje oko i mnie zmartwiło. Ale nie wiem, jak ważne to jest. Dobra, powiedz nam. Hej, Maki. Co było w tych schematach, które przyjrzałaś? Znalazłem design, który mnie nieco zmartwił. Był narysowany zbyt wieloma detalami. Wygląda jak odkurzacz. Cóż za dziwny kształt. To jest maszyna do wstawiania robali. Nazywa się... odkurzacz do robalów? Odkurzacz do robalów? Kruki, czy ty wymyślił? Ale myślałem, że nie było żadnych robaków poza laboratorium Grunty, pracownią. Teraz mi o tym wspominasz. O, to przez małe robaki. Robaki? Myślałem, że nie ma tej robactwa w tej akademii. Tak, Gonta też tak myślał, ale... Kiedy był na dworze, Gonta zatrzymał robaczka. Ale robaczek był tak malutki, nawet Gonta go nie mógł zobaczyć. A Gonta ma... jakiś tam wzrok 20x0625, nie wiem, co to oznacza. Gonta mógł się pomylić, a Gonta myśli... Nie, Gonta się chyba wydawało. Gonta zawsze widział małe robaki. A Gonta powiedział, że on... Że mu się mogło wydawać. Może Krocić poprosił Miu, żeby to wymyśliła, żeby sam to zobaczyć. Więc Miu to zrobiła. Potem jak znalazłem ten design, poszłam do laboratorium pracowni Miu. I zacząłem prototyp, na którym ona wciąż pracowała. Jest tutaj. To może prototyp, ale wygląda, że można go już używać. Funkcja ssania jest już używana. Ciekawe, do czego używała funkcji ssania. Gdy to powiedziała Maki, przekręciła włącznik w maszynie i... Ma dosyć mocne ssanie. Dzięki temu można wesprzeć wszystkie robale naraz. Ale nic tam nie ma. Wygląda to, że został użyty parę razy. Ale chyba nic nie złapali. Maki westchnęła i włączyła łapacz robali. Czy to znaczy nie robali? To było tylko... wyobrażenie Gonty? Chyba o to chodzi. Cóż, nawet jeżeli były robale, nie jakby to mogło być z czasówką. A to będzie wszystkim prawdy pewnie. A chciałem wam to powiedzieć, szczególnie, że spędziłem dużo czasu badając to. Okej, dziękuję.
Czy te robaki naprawdę były wyobraźnią Gonty? Musi być w tym coś więcej. A, też tu jesteście? A, jeżeli wszyscy się spotkaliśmy, dlaczego... Spotkaliście, dlaczego mi nie powiedzieliście? Nie mogłem was znaleźć, więc zacząłem się martwić. O, przepraszam. Gdzie byłaś do teraz? Byłaś w pokoju Rantaro, racja? Znalazłeś coś interesującego? Co to za wyraz twarzy? Okej, pytajmy Himiko. Hej Himiko, znalazłeś coś w pokoju Rantaro? Nie powiem ci! Przestań mnie pytać! Zamknij się, zostaw mnie! E? Dlaczego? Jeżeli powiem, że nie znalazłem nic, zdecyduję, że jestem bezużyteczna, prawda? Nie pozwolę, żeby to się stało. Więc chyba ona nic nie znalazła. Nie martw się. I tak nie oczekiwało ci zbyt wiele. To by mi tak samo źle. Jeżeli to nie było w pokoju Rantaro, to gdzie jest prawo ocalałego? Nie znaleźliśmy nic w przyjaciele. Czy on ukrył to, zanim zginął? Ale ukrycie tego... w swoim własnym pokoju byłoby najbezpieczniejszą opcją. Czy ktoś to zabrał? Shuichi, co się dzieje? Ej, mieliśmy już zobaczyć, co jest za ukrytymi drzwiami, racja? Więc pośpieszmy się i zróbmy to. Tak, macie rację. Ukryte drzwi, gdzie Rantaro... który padał Rantaro, zanim zginął. Musi tam być jakaś cenna wskazówka. Na początek powinien zbadać te ukryte drzwi. Okej. Okay. Ukryte drzwi odkrywały się, kiedy pociągnie się za półkę. Drzwi były zamknięte przez ten cały czas. Sponsor Kibo, będziemy mogli je otworzyć. Drzwi, które można otworzyć tylko kartą klucze. Coś musi tam być. A co z kartą kluczem, którą miał Kokichi? Tam je zostawia. Może Grange ukrywa się za tymi ukrytymi drzwiami. Więc jeżeli go zabijemy, będziemy mogli zacząć zabójczą grę. Nie, mówiłem wam. Nie możemy go zabić. Jeżeli to zrobimy, będziemy tacy sami. A! O, fuck. Znalazłem was. Robiliście co chcieliście, co? Nie możecie wejść, gdzie chcecie, bez pozwolenia. Ojciec się wkurzy. Nie lubię, kiedy ojciec się wkurza. Więc zanim on się o tym dowie, zniszczę was. Cholera, uciekajcie wszyscy. O, nice. Nie możecie się ruszać. Siad, póki co. Kibo, ocaliłeś nas, jako narodę, użyj mojej magii, żeby zmienić się w prawdziwego chłopca. Więc chcecie, żebym otworzył drzwi, tak? Tak, poprosimy. Ej, ignorujesz mnie? Cóż, i tak nie mogę nic zrobić, nie naładuję mojej... Proszę, odsuńcie się, to może być niebezpieczne. Kibo już się pierdoli, on już jest konkretny. Po tym komentarzu Kibo wycelował, wyrzucił rakiet w drzwi. Oh fuck. Ukryte drzwi są całkowicie zniszczone. Drzwi są otwarte, możecie w końcu wejść. Ja już się tam ukrywa, nie ma co do wątpliwości. A czy możemy tam po prostu wejść? Co jeżeli zostaniemy zaatakowani albo coś? To będę musiał uderzyć. Dołączyłbym do was, ale muszę przytrzymać je w salę. Shuichi, wszystko zależy od ciebie. Proszę, złap Ryusza, nieważne co. Okej, okay, łapię. Łapię, ha, żartowniś. Czy Gen już tam jest? Jest taka możliwość, powinniśmy być ostrożni. Kusi mnie jak cholera, żeby wam zacząć teraz odcinek. Ale chyba wejdziemy tam, żeby zobaczyć, co tam jest. Okej, wchodźmy. Pójdę pierwsza. To ja będę mogła walczyć, jeżeli coś się miałoby stać. O tak, proszę. Razem przez Maki przeszliśmy przez ukryte drzwi. Zobaczmy tylko, jak to jest pomieszczenie i zacząć odcinek.
To pasuje na miłosny dance floor, kurczę, Geniusza. My stąd widzieliśmy tą postać wyglądającą Junko. Bo pod tym pewnie jest taka głowa Małkumy ogromna i straszna. To jest ukryty pokój, jest znacznie większy niż się spodziewałem. Wygląda trochę jak Love Hotel. Jest coś zakrwawionego leżącego na stole, a przynajmniej tak wyglądającego. Jest ta głowa ukryta pod tą prawdopodobnie. Ale słuchajcie, no niestety musimy zbadać to w kolejnym odcinku. Po prostu, no, tak będzie dobrze wyliczone i jeszcze będzie jeden odcinek ze śledztwa długi, dzięki temu. Więc ja wam bardzo dziękuję za uwagę, zapraszam was do opisu, gdzie macie linki do Pekatorum, do fanpage, Instagram, więc polajkujcie, pofollowujcie, pozapisujcie w zakładkach, to naprawdę mega pomaga. No i cóż, trzymajcie się ciepło, no i do usłyszenia w kolejnym odcinku, gdzie będziemy poznawać kolejne i prawdopodobnie ostatnie farty w tej grze, więc dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło, no i hej, pa, pa.